Czego pan chce, co? Kalmar! Co by pan krab powiedział? Pod tłustym krabem jesteśmy nader uprzejmi dla klientów zasobnych. Witam pod tłustym krabem, uprzejmie słucham pańskiego zamówienia. Pamiętaj, mój drogi, obsługuj z uśmiechem. Masz, wypróbuj może jedno ze starych urządzeń treningowych. Uprzejmie słucham pańskiego zamówienia. To ja poproszę kraboburgera. Bez obleżania zębów. No i bardzo ładnie to wyszło, prawda? Krzykliwy, okropny, wstrętny, mały, żółty knepko. Wstrzymaj na chwilkę tę konstruktywną krytykę, zaraz wracam. Panie Skalmar, pan teraz nie masz przerwy. Biorę sobie przerwę permanentną. Odchodzę! Odchodzę! Nie! O, potrzebni mi pracownicy. Dajcie mi sekundkę, sekundeczkę. Dobrze się bawimy, Skalmarze, obłyną się, co? Już nie mogę, ani chwili dłużej nie wytrzymam małpowania mojej osoby. Dziwne, że to powiem, ale mam dość patrzenia na siebie. Rzucam pracę! Oj, pan Żmob nieco odleciał z tą nową manią małpowania. O rajciu, ktoś mnie odwiedził, zaraz go zmałpuję. O, serwus, Patryku. Oj, Sandy i Skalmar i pan Krab. Plankton też? Pięcioro naraz? Spoko, co to dla mnie? O, cześć! To skandal! Wypadła! Czemu? Cześć, SpongeBob! Musimy pogadać! Chętnie! Dobrze. O czym to niby? Jak chcecie! Bo wiesz, jak jesteś z tobą, to jest fajniej! I to ci się uda, zobaczysz! Po prostu się skup! Chcemy odzyskać kolegę! Czosy karate! Ha! Mam wyższe studia! Cicho by ci wcinacza! Kurczę, nie mogę! Jestem dziwolągiem, świrem! Dziwolong ze mnie! Ej! Sobie przypomnieć. Ja to kto? Wciąż pytań mam sto. Niby skąd bym o tym wiedzieć mógł, jeśli całkiem nagle sześć mam głów. Jestem to. Czy byłem? Długo już. Czy chwilę? Czy mnie Klementyną nazwał? Czy jestem w szoku? I niech mi powie ktoś, kto wie, czy jestem na to gotów. Czy gotów? Ja to kto? Chcę prawdę znać, chcę w noc. Ja to kto? Dzielny zuch. Czy łotr? Czy ktoś mi dziś podpowie, kim w końcu mógłbym być? Bo przecież ta banalna twarz nie wyraża sobą nic. Ja to kto? To jest mną! Z jakichś stron! To mnie zna! Jak mnie zwoł? Halo? Halo? Z kim mam przyjemność? Nie wiem, kto. To nie są żarty. SpongeBob imituje każdego, kogo usłyszy, więc musimy wszyscy udawać jego, żeby wrócił do siebie samego. Użyjmy tego. Czekaj, no mały!
To jeden z lepszych pomysłów. Jestem gąbką dość kanciastą. Lubię smażyć na smalcu. Pan krab jest najwspanialszym szefem w całym Wielkim Oceanie. Wypadł mi z głowy nasz tajny przepis, panie krabie. Przypomnij mi pan na szybko. Pewnie, SpongeBob. Nawet go tu ma. O nie, nic z tego, szuja. Ale brawo, prawie dałem się nabrać. Dzięki. Na razie nic to nie daje. Musimy połączyć siły i udać SpongeBoba wszyscy jednocześnie. Uwaga, zaczynamy. Jestem gotów. Już pamiętam. Wiem, kim jestem. SpongeBob kanciastoporty. Tak, lubię smażyć na smalcu. Ura! SpongeBob! Dziękuję. Najlepsi przyjaciele dla osoby z utratą pamięci. Tak się cieszę, że znów mogę być sobą. Też to lubicie, prawda? O nie, dotknęło was szaleństwo naśladowania. Ratunku, ja chcę wyjść! SpongeBob, co to za nieznośnie drażniące uszy odgłosy, co? A tak, tu się harmonizuje z rusztem. Gotowanie pasuje do muzyki równie dobrze jak jedzenie do słuchania. Poznałbyś dobrej muzyki, choćby cię palnęła prosto w tę twoją buźkę. Ej, Patrykowi to się przydarzyło. Słuchał wtedy heavy metalu. Da, ale miał potem guza. Nieważne. Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest prawdziwa muzyka, posłuchaj tego. Ej, oddawaj! Doszedłem właśnie do kody. Twoja koda wchodzi mi w szkodę. Ten twój rybi flecik wystraszył mi wszystkich forsiastych klientów. Flecik? A co? Słyszałem, że tak się to... Żaden z was prostaków nie poznałby prawdziwego talentu, choćby kopnął was w te wasze buźki. Ej, to też kiedyś spotkało Patryka, wiesz? Nie macie pojęcia, co to dobra muzyka. Nikt się nie zna. Nikt tutaj, nawet... Nikogo to nie ma. Jeszcze mu nie przeszło, spójrz. Karen. Komu to nie przeszło? Temu chudemu. Stoi pod tłustym krabem od pół godziny i wymachuje kończynami. Do tego rzuca się i skacze jak jakieś zwierzę. O, przestał. Padł na ziemię, zalał się łzami. Karen, że też wcześniej na to nie wpadłem. Na co, na drzwi wejściowe? Nie, wirtualny muszczku. Ten chudy pracownik kraba może mnie doprowadzić do tajnego przepisu. Skoro tam pracuje, to na pewno też go przecież zna. Lepiej sobie daruj. Za późno. Hurra! Dziękuję. Panie geniuszu muzyczny. Tak? W chwilach, gdy nie upiększasz świata swą muzyką, można cię zastać w pracy pod tłustym krabem, tak? Smutne, ale prawdziwe. I pracujesz tam już od dosyć dawna, prawda? Delikatnie mówiąc. A ja tak się właśnie zastanawiałem, geniuszu muzyczny. Co oni tam pakują w ogóle w te kraboburgery? Te tajemne. Nie robię przeróżcie. Siedzę za kasą. Ale z pewnością byłeś w pobliżu i pewnie coś widziałeś. Nie widziałem. Od 20 lat tam pracujesz i nie znasz składników jedynej kanapki w waszej karcie? Dość komedii, ośmiornico! Masz mi załatwić przepis i to w tej chwili! Nie rozumiesz, Sheldonie? Dzięki tobie staję się coraz doskonalszym muzykiem! Co? Zachęcałeś mnie i kazałeś grać dalej. Dzięki temu wspiąłem się na wyżyny. Gram dźwięki, o istnieniu których nie miałem pojęcia. Dlatego... Mayday! Mayday!
Dzięki tobie zdałem sobie sprawę, że muszę rzucić pracę pod tłustym krabem i cały swój czas poświęcić muzyce. A wtedy już nigdy nie uda mi się zdobyć przepisu. Moje profesjonalne zatyczki. Nie! Wracać! Potrzebuję was! Porzuć tę piekielną piszczałkę! Zabijesz mnie! Ej! Nie złapiecie mnie nigdy! Nigdy! Jest pan otoczony! Jestem? Dostaliśmy setki doniesień, że ktoś gra i zakłóca spokój, a tylko pan tu trzyma instrument. Zaraz, chwila, w życiu wcześniej tego instrumentu nie widziałem. Tak, panie władzo, plankton nie potrafiłby nawet na... Brawo, panowie, całe szczęście, że chociaż organy państwowe nie zawodzą. Uwaga na głowę. Nie, czekajcie, błagam. Karen, pomocy! A to już się panu raczej tam nie przyda. Nie, wiele brakowało, co nie, Skalmar? Prawie ukradł ci klarnet. Powtórzę, nienawidzę ludzi. Co robisz, chłopcze? Zabieram się do pracy. O nie, ostatnią kanapkę już zrobiłeś. Ostatnią w sensie dziś rano, tak? Nie, w ogóle. W sensie ostatnią dziś, w ogóle na dziś? Nie, w ogóle na zawsze. W życiu wylatujesz. Wylatuję? I zaraz zatrudnię cię ponownie. Tak, błagam, niech pan to zrobi. Zaklinam pana. Więc chodź ze mną. Muzeum pod tłustym krabem. Dobre, dobre. Au, a niech to porażka znowu. Au. Zrobił pan w restauracji jakieś jakby muzeum? Tak jest, chłopcze. Bo to już jest wszystko historia. A ciebie czeka najważniejsze z zadań. Będziesz oprowadzał, sprzedawał bubelki tu, w sklepiku. A jak ktoś będzie chciał kraboburgera? Kraboburgerów u nas dostatek. Tu są, w zamrażarce. Cyń. Widzisz? Odwiedzający mogą sami go sobie przyrządzić. O tak. Dziękuję bardzo, to wygodne, nie? A co będzie ze mną? Pan niech się nie przejmuje, zwalniam pana. I mnie też weźmie pan na stójkowego w muzeum? Nie, pana całkiem. Wcale nie, sam odchodzę. Podanie o zwolnienie mam tu gotowe. Drogi panie Krab. Czy kupił pan bilecik? Za wstęp trzeba płacić. Co? Składam rezygnację z pracy w tym przybytku. Zbyt długo godziłem się na ucisk pańskich żelaznych szczypców. Nareszcie jestem wolny. Jestem wolny i spełnię marzenie. Zostanę baletmistrzem. A poza tym oddam się grze na klarnecie. I to w prawdziwej filharmonii. I wreszcie w końcu wydam powieść kryminalną. S jak serweta Solona. Dzień dobry. Witam w Muzeum pod Tłustym Krabem, w domu rodzinnym Kraboburgera, dostępnego teraz w każdym sklepie w dziale z mrożonkami. A, i proszę koniecznie obkupić się w suwenir. Brawo, chłopcze! Niech żyje przyszłość! Wow! Au! Skalmar, a co ty tutaj robisz? Myślałem, że spełniasz swoje marzenie. Chciałem, ale zmieniły się w koszmary. Wygląda na to, że staż trzeba mieć dłuższy niż 17-letni w roli kasjera, aby móc spełnić marzenia. Nie myślałem, że to powiem, ale błagam cię, SpongeBob, pozwól mi wrócić i pracować pod tłustym krabem w muzeum. Możesz pomóc animatronicznemu Skalmarowi. Wiesz, jest jakiś mało wiarygodny. Kocham pracę. Dziękuję, zapraszam. Totalnie niepodobny. Ha, nie cierpię wszystkich. Ha, dużo lepiej. Dzień. Tak, głupcy! Nie gonimy go, nie zapłacił. Tam niech ucieka.
Mrożone kraboburgery zniszczyły mi życie, wiesz? I pomyśleć, że sam na to wpadłem. Kim jestem, by wadzić się z losem? Piasek smakuje piaskiem. Niesmacznym piaskiem. No oczywiście. A jak ty myślisz, czym krab je wypełnia? Ale ich się nie robi z piachu. Je się robi z miłości. Panie Skalmar, co tutaj się wyrabia? Jestem animatronicznym Skalmarem, nie odpowiadam na pytania. Skalmar! To pomysł SpongeBoba zmusili mnie do tego, on i ten różowy. O tak, nasze wątłe uposażenie. O, ten cudowny zapach wypłaty. O, wybacz, to moje pranie. Tu masz czek, a tu twój SpongeBob. Nie mogę tego przyjąć, panie Krab. Praca jest moją misją. Co to jest? Każe mi pan płacić za stanie przy kasie? Co to? Co to wszystko ma znaczyć? Czy pan kompletnie zgłupiał? Wkrótce nastąpią tu pewne zmiany. Zawsze, kiedy złapię was na obijaniu się, będziecie musieli płacić. 18, 19 i 20. Proszę, panie Krab, to powinno pokryć pana straty. O, i jeszcze 50 centów za wiązanie butów. A SpongeBob, co ty znowu wyrabiasz? Oddaję, co byłem winien panu Krabowi. A ja nie oddam temu sknerze ani centa. I tobie też radzę to samo. Dlaczego? Musimy trzymać się razem i wymusić na nim należny nam szacunek. Dlatego ty i ja zaczniemy strajk. Rety, mamy razem zacząć strajk? Jasne, przecież ty lubisz tę pracę, tak? Tak. I chcesz tu nadal pracować, tak? Tak. A podczas pracy chcesz, by cię godnie traktować, tak? Tak. Więc zaczynamy strajk. Strajkujemy. Zaczynamy strajk. Zaczynamy strajk. Chociaż nie wiem, co to znaczy. Ha, zaczynamy strajk. Hej, nowiny, panie Krab. Ja i Skalmar właśnie zaczynamy strajk. Strajk? Tak. I będziecie robić transparenty? Tak. I będziecie protestować? Tak, tak. I będziecie domagać się praw? Tak. O nie. Nie, Skalmar. Nie powiedziałeś, że on może mnie zwolnić. Uwaga, mieszkający w Bikini Dolnym. Byliście okłamywani i oszukiwani. Wiedziałam. Zwykły pracownik nie może dłużej znosić chciwości pana Kraba. O czym gada ten koleś? Nie wiem, ale mamy gafon. Chcemy zwalczać oprawców jednością silni. Przetniemy podstawy tego biznesu na pół i będziemy walczyć aż do końca świata. Ed, nie wiem, o czym gada Skalmar, ale brzmi przekonująco. Z waszą pomocą, ściskając młot robotniczej braci, wytłuczemy okna w postawionej przez Kraba świątyni wyzysku. Rany, od tego wrzasku zrobiłam się głodna. Słuchajcie wszyscy, idziemy na kraboburgery. Tłusty krab się rozpada. Zrujnuje się bez pana i tego gąbczastego. Te nastolatki rujnują mi knajpy. A najgorsze jest, że wciąż za mną łażą. Tak jest, panie krab. Teraz rozumiesz? Skalmar, błagam, wróćcie do mnie. I da nam pan co tylko zechcemy? Tak, cokolwiek. I co pan powie, panie Skalmar? Pana opowieść łamie mi serce, panie Krab. Teraz chodźmy na spacer, by omówić warunki. Mam dziwne przeczucie, że ucierpi mój portfel. Cóż, Skalmar, to były twarde negocjacje. Dobrze, że zmienił pan zdanie, panie Krab. A teraz zwolnię nastolatków i odzyskam moich dwóch ulubieńców. To do zobaczenia w pracy. SpongeBob, coś ty zrobił. Dokładnie to, co mówiłeś, Skalmar. Rozmontowałem ten establishment. Teraz na pewno odzyskamy pracę.
Kalmar! SpongeBob! Tak, panie krab! To już teraz! By zapłacić za te zniszczenia, obaj będziecie tu pracować już zawsze! Jahu! Nasz strajk podziałał, Skalmar! Odzyskaliśmy pracę na zawsze! Na zawsze! Na zawsze! Na zawsze! Jedną wieczność później. Kurczę, ale miło, że pan Krab dał mi u siebie pracę. Tak, za $50 za godzinę. Gdy ja to zaczynałem, musiałem płacić Krabowi $100 za godzinę. Cześć, Skalmar! Zgadnij, kto dostał pracę! Zgadnij, kto właśnie ją rzucił. Czy dostanę nagrodę? Musisz na nią zapracować, Patryk. To pyga. Kraboburger! Czy teraz już dostanę nagrodę? Nie, Patryku, musisz zanieść tę tacę klientowi. Dobrze. Nieźle. Jeszcze raz, ale tym razem spróbuj donieść jedzenie na stolik. Dobrze? Nie. Nieługa! Spróbujmy czegoś innego. Teraz tylko odbierasz telefon. Tak jest, kapitanie. Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk. Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk. Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk. Nie jestem tłusty krab. Patryk, tak się nazywa restauracja. Makrela! Upuściłem łopatkę. Ja również. Papugujesz mnie! Tak! Dlaczego to robisz? Żeby zdobyć nagrodę, jak to ty! To wkurzające! Przestań! Przestań! Wiesz, jesteś dobry. Dzięki! Ha! Rzecz! Marta miała kotki dwa z futerkiem białym jak... Płetwy rekina! Wodorościak! Dzundzi, siądzi! Do głowy mi na pewno nie zajrzy. Do głowy mi na pewno nie zajrzy. Przestań mnie papugować! Za uciekanie nie ma nagrody! Zgadnijcie, kto odzyskał robotę. Klucz do pokoju. Czy ktoś mi to poniesie? Skąd wziąłeś walizki? Nie wiedziałeś, że to hotel. To jest hotel? SpongeBob! Jestem obecny. Zanieś Patrykowi walizki do pokoju. A kraboburger dla mnie? I zrób mu kraboburgera. Skalmar, ty weź mu zanieś walizki, a SpongeBob zajmie się jedzeniem. Ale szefie, przecież... O co chodzi? Boimy się pracy fizycznej? Jestem Skalmar, muszę pracować, aby żyć. Już, chodźmy, Patryku. Ten dźwig osobowy jest tylko dla gości. Wiesz sobie, windą dla personelu. Winda dla personelu. Co ty w nich masz? Kamienie? Kamienie, czemu nosisz je w walizkach? Ja ci nie mówię, jak masz żyć. Oto twój pokój. Wow. Miłego pobytu. Zaczekaj. Tak trzymaj, stary, a dostaniesz więcej. Pański kraboburger, proszę.
Hej, super! Ten kamień. Chwilka, SpongeBob! Proszę, dziękuję. Dzięki, Patryku. Tak trzymaj, a dostaniesz więcej, przyjacielu. Skalmar! Czego? Nie podoba mi się skórka kanapki. To bułka, cała w skórce. Jak mam ci ją odciąć? Obierz. Lepiej. Room service. 50 kraboburgerów dla pana. Proszę o ostatnią przysługę. Weź se poproś SpongeBoba. Bardzo chętnie. Czym mogę panu służyć? Zjedz ze mną proszę te kraboburgery. Oho, robi się. Chwila. Skalmar, Patryk się woła. Co? Mógł powiedzieć, zanim pofatygowałem się na sam dół? Nie chciał ci się naprzykrzać, ale mu przeszło. Hurra! Dzięki, Skalmar. Panie Krab, to niedorzeczność. Patrykowi brak krzty rozsądku. Nie wymagamy od niego posiadania rozsądku. Motto, Skalmar, motto! Ale szefie, ja... Pamiętaj, klient nasz pan! No hej, Patryku, Skalmar ma przyjść natychmiast? Przyjdzie natychmiast. Kąpiel z bąblami, dlaczego niby ja miałbym cię kąpać? Pan Krab powiedział, że to zrobisz. Nie zapomnij wyszorować mi plecków na wysoki połysk. Dosyć, mam tego dość. Zaczekaj, toaleta znów się zapchała. Ej, nie wolno ci jeździć tą windą, jesteś z obsługi. Otóż już nie, rzucam to. Rzucasz? Nie możesz. Witamy w Krabowej Wieży, Skalmar. Pokój, proszę, na najwyższym piętrze. Co ty kombinujesz? Potrzebuję wakacji, przepracowałem się. Gdzież lepiej odpocznę niż w Krabowej Wieży, w której klientowi się nie odmawia, nawet gdy tempota mózg mu wytrawia. Och, nie muszę cię tu wpuszczać. Płacę gotówką. Klucz do pokoju. SpongeBob, zanieś mi walizki. Się robi, panie gościu. A pan zaniesie mnie do pokoju. A z jakiej to niby przyczyny? Przecież masz działające cztery nogi. Motto? Szkoda, że nie wjechaliśmy windą, ale skoro jest tylko dla gości, a ty tu pracujesz, to musisz tędy. Pański pokój. Od razu zamawiam room service. Poproszę kraboburgera z serem, paznokciami i włosami z nosa. Chyba se żarty robisz. Za 5 sekund. Ta jest. Proszę bardzo. No to masz, co zamówiłeś. Masz, zajadaj. Nie, to nie kanapka dla mnie. Ty ją zjesz. Co? Popiórkowało się? Ja tego nie zjem. To nie jest kanapka z serem, paznokciami i włosami. No, a to rozumiem. Dobra, Skalmar. SpongeBob! Przepraszam, szefie, cały ser wyszedł. Hurra! Powitajcie moją perłę! Powitanie z palem! Cześć, chłopaki! Jestem szczęśliwy jak ta czacha, że będziesz wspierać nasz rodzinny biznes. Świetnie, bo mam całą masę nowych pomysłów. Już zaczynam czuć forsę. Gdybyś mnie szukała, będę w biurze. Co tam masz? To niespodzianka. Lubię niespodzianki. Świetnie, zamknij oczy. Jestem gotów. Ta, już mi się podoba. Ta-da! To nowy uniform waszej załogi. Sama go zaprojektowałam. Okej, nadszedł czas, SpongeBob. Powiedz jej, co naprawdę o tym myślisz. Okej, Skalmar. Perło? To najwspanialszy uniform świata! Pięknie! Och, SpongeBob, wyglądasz tak uroczo, że mogłabym cię zjeść! Wybacz, Perło, ale nie ma mnie w menu! Ha! Wiesz, nie sądziłem, że to możliwe, SpongeBob, ale wyglądasz w tym jeszcze głupiej niż zwykle. Nie bądź zazdrosny, wujku Skalmarze, dla ciebie też taki mam. Niepotrzebnie, tylko dureń by to włożył. Baczność, majtkowie! Patrzcie, wasz skiper ma nowy mundur! A ty na co czekasz? Już za to zapłaciłem.
Gniew, furia, irytacja, upokorzenie. Skalmar jest jednak mięczakiem. Odporny na trendy. Ale ty, SpongeBob, ty to masz w sobie styl? Nie, serio? Totalnie modnie. Wyglądasz naprawdę super. A ja mam całą masę super pomysłów na tę budę. Będę potrzebowała kogoś z twoim talentem do pomocy. Cóż, próbowałem już namawiać pana Kraba na pewne zmiany. Z moim kobiecym instynktem i twoją, gąbczastością zmienimy tę piwnicę w raj dla nastolatków. Wspaniale! Wielka szkoda, że stary krab sprzedał pod tłustym krabem. Straszna szkoda. Paniusiu, a nie wiesz, gdzie w pobliżu dostaniemy coś do zjedzenia? Dosyć! Odchodzę! O, masz rację, SpongeBob, ale nie zwolnię mojej córki. To by jej złamało serce. I co ja teraz zrobię? Ciszej, ciszej, panie Krab. Znajdzie pan sposób. Tak jest, chłopcze. Znaczy? To ty ją zwolnisz. Ty jej nie kochasz. To niedobry pomysł. Świetnie, umowa stoi. Ty zwalniasz Perłę, ja się tu chowam. O, to niegrzeczny, SpongeBob. Mogę cię prosić do kuchni, Perło? Jasne, SpongeBob. Jak ja mam jej to powiedzieć? Nikogo jeszcze nie zwalniałem. Powiem to prosto z mostu. Perło, zwalniam cię. Okej, to zaczynam. SpongeBob! Dłużej tego nie zniosę, nic z tego nie wychodzi. Ależ tak, Perło, popatrz na tych fajnych ludzi z sałatkami. Nie, nie rozumiesz. Robię wszystko, żeby tylko tata mnie zwolnił. Udawałam przed nim, że lubię to miejsce, żeby zrobić mu przyjemność. Ta praca niszczy moje życie towarzyskie. Och, SpongeBob, co ja mam zrobić? Mam pomysł! Mogę udawać, że cię zwalniam. Potem poradzę sobie z panem Krabem. Ojej, naprawdę to dla mnie zrobisz? Jesteś przyjacielem, SpongeBob. Jak ja ci się odwdzięczę? Na przykład nie łamiąc mi karku. Dobra. Ojej. Okej, Perło, musisz być wiarygodna. Perło, musimy pogadać. O nie! Zaczyna się. Nie wiem, czy to wytrzymam. Rzecz w tym, że choć bardzo się starałaś, po prostu... O, powiedz jej to najłagodniej. Czemu musi tak być? Tak będzie lepiej. Cóż, uważamy, że dla wszystkich będzie lepiej, gdy... Nie mogę mu pozwolić. No wydłuż to, SpongeBob. Musisz odejść. Dzięki, SpongeBob. Dziewczyny, sklepy czekają. Ej, panie Krab, załatwione. O, Reti. To 20. Och, SpongeBob, jak mogliśmy to zrobić mojej własnej córeczce? Spokojnie, panie Krab. Perła dzielnie to zniosła, a nawet przyjęła to z ulgą. Serio? Jest stworzona do wyższych celów. Dzielna mała, taka jak ja, twarda jak skała. Mam przesyłkę dla pana z Kalmara Obłynosa. Halo, jest tu ktoś? Skalmar nie na stanowisku? Czegoś brakuje. Aha! Da! Halo! Juhu! Mam przesyłkę! Dzień dobry, jestem Skalmar. Pracownicy tego lokalu zawsze na stanowiskach. Czym mogę panu służyć w ten piękny dzień? Cie! Ej,
oni. Nie dadzą człowiekowi pospać odrobinę, coś rzucają mu na twarz. Ura! Juhu! Jubi! Jubi! Ura! Co? Uszy więdną. A co wyście tacy zadowoleni? Ja mam przerwę na radość, panie Krab. Tak, ciebie znam. Ale czego ten taki wesoły? Dostałem list od sławnego producenta Badiego Barracudy. Wysłałem mu swój tekst, a on wyprodukuje sztukę. Więc odchodzę. Nara, leszcze. Zobaczymy. Dziękuję za przesłanie do nas sztuki pod tytułem Skalmar, geniusz zmarnowany. Pańska praca zdradza wiele o panu jako artyście, człowieku i członku społeczności. Z tym większą przyjemnością donoszę, że nie będziemy wystawiać pańskiej sztuki. Hej, Skalmar! Fajnie, że wróciłeś mimo sukcesu w showbiznesie. Ta koszulka? Czy to bawełna z poliestrem? Niezła! O! A jaki stylowy ten twój nowy fryz! Jej! Czy to może ta twoja sztuka? O, ja cię nie mogę! Zamierzasz wystawić ją tu na scenie pod Tłustym Krabem? Będziesz przesławnym mecenasem sztuki? No, może i bym mógł. Ludzie obejrzą spektakl i dostrzegą we mnie geniusz. Będę sławny i będę... O, chwila! Klienci przyłażą tu słono płacić za tłuste żarcie, nie za tańce i śpiewy. W mojej sztuce nie ma tańców i... Ale, szefie, ludzie płacą, żeby zjeść, nie? Naturalnie. I zapłaciliby za bilet do teatru, nie? Pewnie tak. Tak. A gdyby i jedli, i oglądali, mógłby im pan policzyć podwójnie. Serio? A poczwórnie też? Ja nie widzę przeszkód. Nie wiem. Dobra, ale pod jednym warunkiem. Nie przerwiecie pracy. Jeden malutko spóźniony kraboburger i zdejmujecie. Na świecie naszym ośmiornica się zjawiła. Dziesięcionóg o wielkich możliwościach. Poproszę podwójny zestaw z krabem plus kompot. Ja mi stąd szybko, sio. Co to było, Skalmar? Nie zaniedbuj mi obowiązków. Dobra. Możliwości miał, ale trafił tu, pod Tłustego Kraba, by usługiwać półgłówkom, dać se zgasić iskrę bożą, grzebać się w śmietnisku ludzkich ułomności. Brawa! Co ja zrobiłem? Pozwoliłem, by kariera aktorska wkroczyła między mnie a kotlety? Skalmar, wybacz. Światła Jupiterów zaświeciły mi jaśniej niż grill. Nie dopilnowałem jakości, z której one słyną. Najlepsze burgery. Nie, Skalmar, stój! Nie nadają się do publicznej konsumpcji. Trzymajcie, smacznego! Żartujesz se? Tyle czekałem na węgiel? Błagam cię, nie poznałbyś cię dobre, nawet gdybyś dostał nim w twarz. Au! Ciebie miał uderzyć w twarz! Łohohohoho! Na to warto było czekać! Proszę jeszcze dwa! Pięć! Też chciałbym w niego rzucić! Przesadził! Skalmar! Skalmar! Dobre wieści! Doskonała ta sztuka! Dodałem dwa terminy i poranek połamania nogi!